Końcem XVI stulecia król, posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej snuli plany zawiązania Ligi Antytureckiej. Jednocześnie zdawano sobie sprawę, że wsparcie Moskwy będzie konieczne, aby przedsięwziąć jakiekolwiek działania. Gdy podczas narady debatowano nad wysłaniem poselstwa do cara, zebrani otrzymali wiadomość o śmierci Fiodora I Rurykowicza. Teraz czym prędzej postanowiono wyprawić delegację do bojarów, a Zygmunt III Waza snuł już wizję o połączonej koronie polskiej, szwedzkiej i moskiewskiej. Jednak poselstwo to było spóźnione, gdyż nawet nie przekroczono granicy, gdy doszła wieść o osadzeniu na tronie Borysa Godunowa. Zaraz po tym doszło do kilku incydentów dyplomatycznych pogorszających stosunki polsko-moskiewskie, a nowy car rozpoczął układy z Karolem Sudermańskim, stryjem Zygmunta III, z którym toczono walki w Inflantach. By nie dopuścić do tego sojuszu, dążono do zawarcia wiecznego pokoju z Moskwą, dlatego też król i senatorowie wyprawili poselstwo, któremu przewodził kanclerz wielki litewski, Lew Sapieha. W założeniach powracano do koncepcji Batorego, czyli zjednoczenia obu państw w jeden organizm polityczny w celu przeciwstawienia się ekspansji Imperium Osmańskiego. Przedstawiony projekt miał w podobnym stopniu jak spolonizowanie Wielkiego Księstwa Litewskiego przyczynić się do bezkrwawego podboju Moskwy. Lew Sapieha, zaufany króla Zygmunta III, był cenionym mężem stanu, który poprzez swoje doświadczenie doskonale orientował się w sprawach moskiewskich. Do posłowania towarzyszył mu orszak liczący blisko 1000 koni, ale to kanclerz wielki litewski odgrywał kluczową rolę w negocjacjach. Końcem września 1600 roku przekroczono granicę Rzeczpospolitej. 16 października eskortowany przez 1000 jeźdźców kniazia Jeleckiego, na czele bogatego orszaku, w skład którego wchodziła husaria, kozacy i tabory, Lew Sapieha wkroczył do Moskwy. Jednakże dopiero 5 tygodni później 300-osobowa delegacja ruszyła ulicami stolicy na spotkanie Borysa Godunowa. Podczas niego nastąpiła jedynie wymiana uprzejmości i wręczenie podarków. Kilka dni później doszło wreszcie do układów, jednakże już bez udziału samego władcy. Początek rokowań był bardzo burzliwy, gdyż Sapieha nie uznawał carskiego tytułu Godunowa, a miało to nastąpić dopiero po zawarciu wiecznego przymierza na warunkach Rzeczpospolitej. Kanclerz Wielki przedstawił ów projekt na piśmie, jednak kilka dni później został on odrzucony przez bojarów. Wprawdzie zgadzano się na wieczne przymierze i obustronne wydawanie zbiegów, ale nie dopuszczano możliwości zawierania małżeństw między mieszkańcami obu państw, kupowania ziemi, powstania Unii Kościelnej, negowano zwierzchność polską nad Inflantami, a sprawa obronności przed Tatarami miała zostać podniesiona w późniejszych rozmowach. Godzono się na możliwą elekcję cara w Polsce, jednak nie chciano rozmawiać o kwestii jego ewentualnej śmierci i wyborze nowego władcy w państwie moskiewskim. Długo nie osiągano żadnego porozumienia i doszło nawet do ostrej kłótni, która przerwała negocjacje. Mimo że Moskale przechwalali się rozpoczętymi rozmowami z Karolem Sudermańskim, to odpuścili wkrótce temat Inflant, ale wciąż domagali się uznania tytułu carskiego. Delegacja Rzeczpospolitej w kontrze podniosła temat bezprawnie okupowanego Smoleńska, co znów sprawiło, że przerwano obrady. W tej sytuacji Sapieha domagał się zezwolenia na wyjazd ze stolicy. Posłowie byli praktycznie uwięzieni w nieadekwatnych do ich pozycji warunkach. W styczniu uzyskali audiencję u cara, ale też nie przyniosła ona żadnych rezultatów. Przez 3 kolejne tygodnie posłowie dostawali podłe jedzenie i nie wolno im było robić zakupów na targu czy nawet opuszczać kwater. Dopiero fiasko rozmów szwedzko-moskiewskich pozwoliło delegacji Sapiehy na wszczęcie kolejnych negocjacji. W lutym kanclerz przed bojarami zachwalał niedawne zwycięstwa Rzeczpospolitej odniesione w walkach w Siedmiogrodzie i w Inflantach. Znów jednak odmowa uznania tytułu carskiego zakończyła rokowania. Jednak harda postawa Sapiehy przyniosła zamierzone skutki, gdyż wkrótce bojarzy zakomunikowali, że Borys Godunow odkłada ten spór na późniejsze czasy i wszczęto poważne rozmowy. 11 marca 1601 roku podpisano 20-letni rozejm, który miał wejść w życie w sierpniu 1602 roku. Ustanowiono pas graniczny, który podczas tego okresu miał być nienaruszany przez żadną ze stron. Uzgodniono przywileje dla posłów i kupców oraz obopólne wydawanie zbiegów.
Moskale nie uznali tytułu Zygmunta III jako króla Szwecji, co było dużym niedopatrzeniem ze strony Rzeczpospolitej. Po zawartym traktacie Sapieha odbył osobistą rozmowę z Godunowem, a wieczorem wystawiono wielką ucztę. 16 marca 1601 roku delegacja polsko-litewska po 5 miesiącach opuściła Moskwę.